Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jerozolim człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela. A duch święty spoczywał na nim. Jemu duch święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezusa, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o władco, pozwalasz odejść słudze twemu w pokoju według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi i matki jego: Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a Twoją duszę miecz przeniknie aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera. Bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem a gdy wypełnili wszystko według prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaretu. Dziecie zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Słowa dzisiejszej Ewangelii zachęcają nas do tego, abyśmy zwrócili uwagę na zachowanie Józefa i Maryi. To, co robią. Przynosząc Jezusa do świątyni, pokazują to, jak powinni się zachować ludzie prawdziwej wiary? Przede wszystkim wypełniają prawo Boże, a po drugie, oddają Panu Bogu to, co mają najcenniejsze. Dlaczego wypełniają prawo Boże? Bo tego oczekuje od człowieka Bóg. Józef i Maryja wchodzą w tą niezwykłą tajemnicę zbawienia z całą konsekwencją tego tak wypowiedzianego przez Matkę Bożą. Jest to coś naturalnego dla nich, że muszą jakby kontynuować to dzieło, które rozpoczął Bóg. Chcą w nim uczestniczyć, bo tak Pan Bóg stworzył niesamowicie człowieka, żeby z nim współpracował. Józef i Maryja nie roszczą sobie też żadnych jakichś dodatkowych praw, jakichś przywilejów, z racji tej, że to właśnie ich Bóg wybrał do tej opieki nad Synem Bożym ale potrafią wypełnić tą wolę Pana Boga, potrafią wypełnić prawo, które daje człowiekowi Bóg. Czasami się zdarza tak, że my jako ludzie lubimy dyskutować z Panem Bogiem i niestety w tej dyskusji czasami swoje widzimy się, stawiamy nad prawo Boże. Stawiamy nad Boże przykazania i niebezpieczne robi się to kiedy zadajemy pytanie Panu Bogu dlaczego mamy Przestrzegać chociażby Jego przykazań. Kiedy wybieramy sobie te przykazania, jest to wielkie niebezpieczeństwo, bo człowiek może zacząć żyć jako taki katolik wybiórczy. Co mi się podoba, to będę realizował, a co nie, to nie. Tego nie uczy Józef i Maryja. Ale też Józef i Maryja uczą nas tego drugiego kroku, kiedy to przychodzi nam oddać Panu Bogu to, co mamy najcenniejsze. Bardzo cenimy sobie swoją wolność, swoje życie, i uczą nas, abyśmy każdego dnia potrafili to robić, abyśmy się tego nie bali. Oczywiście też nie możemy pominąć proroctwa, które wypowiada Symeon, proroctwa odnoszącego się do Maryi, kiedy zapowiada jej cierpienie. Kiedy cierpi matka, to znaczy, że z jej dziećmi dzieje się coś złego. Smuci się i płacze, bo widzi, jak jej dzieci być może popełniają błędy, wchodzą na złą drogę. I kiedy my dzisiaj widzimy, jak cierpią nasze matki, tutaj na ziemi, to zróbmy wszystko, aby się to zmieniło, aby nie musiały płakać z naszego powodu. I kiedy widzimy, kiedy cierpi kościół nasza matka, która nas miłuje, która się nami troszczy, to zróbmy wszystko, aby to nie było z naszego powodu.